obszar katedry Notre Dame w Paryżu tuż przed świętami. To taka informacja, która zdominowała ten czas przedświąteczny. W czasie świąt to jednak zamach na Sri Lance i śmierć tych kilkuset osób. Ale ten pożar to przypomina nam o tym, że w miastach starożytnych, średniowiecznych, dzisiejszych pożary są plagą. Ale tutaj widok płonącej katedry w Paryżu jednak chwytał za serce. Mnie osobiście to doprowadziło do ponownego czytania Victora Hugo, Katedra Najświętszej Marii Panny w Paryżu, czy inaczej nazywana ta książka Dzwonnik z Notre Dame. I myślę, że warto czasami zatrzymać się przy takich wydarzeniach jak ten pożar, ażeby zobaczyć, że te pożary, one przychodziły i przychodzą. Dzisiaj może już nie są tak wielką klęską, ale po prostu chwytają, jak to mówiłem, za serce. Tutaj w Lublinie, gdzie mieszkam, nasz dominikański kościół, znajduje się w nim taki obraz, który jest trochę logo Lublina. Właśnie nazywa się Pożar Lublina. To początek XVII wieku i nie tyle pożar naszego klasztoru, co pożar miasta. Ale nasz wielki klasztor, który też jest bazyliką, dwa razy w XVI wieku przeżył pożar. Te pożary po prostu człowiek się boi. Zawsze się bał ognia, wody, wszelkich klęsk. Ale myślę, że patrząc właśnie na tą książkę Katedra Notre Dame w Paryżu Victora Hugo, ta książka pokazuje, czym ta katedra była, czym jest poprzez tego głównego bohatera Quasimodo, zresztą tutaj jak gdyby człowieka, który był kaleką, trochę w formie dymu, właśnie unoszący się czy chodzący po tej katedrze. Wielka literatura i do niej zachęcam, bo myślę, że odpowiedzią na to wydarzenie niech będzie to, że jeśli ktoś nie był w katedrze albo jeśli ktoś był, żeby wrócić do tego literackiego arcydzieła.